to święto wszystkich tych ludzi, którzy działają w organizacjach pozarządowych, którzy są wspierani poprzez granty na swoją działalność, ale jest to ogromny potencjał, ogromna siła ludzi, którzy chcą robić coś dla innych. Bo te programy, które realizują w 11 tematach, które są w konkursie, pokazują ogromny przekrój różnej tematyki. Ale dominuje tutaj sport, kultura, ekologia, społeczne sprawy. Puckie Hospicjum pod wezwaniem Świętego Ojca Pio. Świadczenie usług opieki hospitacyjnej na rzecz mieszkańców gminy Puck. Kwota, którą przeznaczyliśmy w tym roku na granty, wynosi 412 tysięcy złotych. Wpłynęły oferty na kwotę 738 tysięcy złotych. Ogólnie przyznano 60 różnych grantów dla 40 organizacji pozarządowych, które dzisiaj otrzymają promesy na podpisanie umowy na ten 2020 rok. Akademia Siatkówki Daniela Plińskiego. Trenuj siatkówkę z mistrzami Danielem Plińskim i Marcinem Lika. I drodzy Państwo, to wszyscy nagrodzeni właśnie w kategorii sport. Mamy ogrom organizacji, które działają na terenie gminy Puck, chociażby 20 kilka kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, różnych klubów sportowych, stowarzyszeń. I to jest piękne. Ludziom potrzebny jest mały impuls, żeby mogli robić wielkie rzeczy na rzecz i dobro mieszkańców gminy Puck i ziemi puckiej, bo nie tylko są to organizacje z gminy Puck, ale i też spoza, które realizują nasze cele i w których uczestniczą nasi mieszkańcy. Puck jest stowarzyszenie wspierające osoby niepełnosprawne umysłowo razem. Nasze stowarzyszenie już funkcjonuje 25 lat. W tym roku obchodzimy taki wspaniały jubileusz. Prowadzimy m.in. Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Klub Środowiskowego Domu Samopomocy. I tam jest w granicach 40 tysięcy wspaniały grant na naszą roczną działalność oraz na ogrzewalnię dla osób bezdomnych 10 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że wspaniale przeżyjemy ten jubileusz w tym roku. Szykujemy się do niego niezmiernie. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Puck. Te środki grantowe z Urzędu Gminy Puck zabezpieczają działalność lekoletyczną na terenie całej gminy. To nie dla klubu, bo klub prowadzi działalność lekoletyczną na terenie całej gminy. To jest organizacja imprez sportowych gminnych z udziałem dzieci i młodzieży z gminy Puck oraz udział młodzieży i dzieci z gminy Puck w imprezach wyższego szczebla, rangi wojewódzkiej, regionalnej, nawet ogólnopolskiej. Imprezy lekoletyczne na terenie ziemi puckiej, w tym głównie gminy Puck, mają ogromną tradycję, chyba ponad 40 lat są organizowane imprezy w postaci Ligi Gminnych Szkół Podstawowych gminy Puck. Efekty są tego znaczące, chociaż mieliśmy ostatnio przykład z wyróżnienia najlepszych sportowców gminy Puck, gdzie wśród dziesiątki znalazło się 6 lekkoatletów, to znaczy, że środki przeznaczone na lekkoatletykę są wykorzystane racjonalnie, z pożytkiem, dobrze. Ochotnicza Straż Pożarna w Połczyni, Powiatowy Trójbój Siłowy, Sportowa Sobótka oraz Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, CTIF. Ogólna kwota dotacji 3700 zł. To już nie jest pierwszy raz, kiedy korzystamy z dofinansowania na naszą działalność, ponieważ ochotnicze straże pożarne to nie tylko gaszenie pożarów, to nie tylko szkolenie się, to nie tylko udział w zawodach sportowo-pożarniczych, ale to także działalność na rzecz środowiska, w którym się spotykamy. I tutaj właśnie mamy granty dotyczące organizacji Dnia Dziecka, czy też organizacji wycieczki do Częstochowy. Również będziemy starali się zaangażować młodzież z całego powiatu w zawody dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Także tych działań jest wiele i staramy się aktywnie żyć i aktywnie w naszym środowisku funkcjonować. Klub sportowy Korona w Żeliszewie. Piłka nożna rozwija uzdolnienia. Otrzymujemy granty, które zostaną przeznaczone na kluby naszych młodych zawodników, których mamy sporo i potrzebne będą, na pewno zostaną spożytkowane bardzo pożytecznie, a szczególnie na to, tak to co robi Korona, dla dzieci, dla młodzieży.